Szanowni Państwo, nie sądzę, bym był w stanie przedstawić zakreślony w tytule problem w sposób całościowy w ramach krótkiego wystąpienia. Postaram się więc, bazując na wynikach prowadzonych badań oraz na wynikach opublikowanych prac, w sposób skrótowy przedstawić ewolucję tez obecnych w historiografii sowieckiej, następnie rosyjskiej oraz oficjalnym przekazie rosyjskim wobec problemu paktu Ribbentrop-Mołotow i początków II wojny światowej. Nie jest oczywiście żadnym odkryciem, że w Związku Sowieckim decyzje o tym, jak należy uczyć historii i jaka ma być to historia, podejmowano na najwyższych szczeblach partyjnych. Nadzór polityczny realizowały odpowiednie komórki KC WKPB, a od 1952 roku, od chwili przemianowania partii Komitet Centralny, partia zmieniła nazwę na Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego. W porozumieniu z wiodącymi sowieckimi historykami powstawały w tym miejscu, właśnie w KC, w Wydziale Nauki, powstawały w tym miejscu podstawowe schematy interpretacyjne historii. Określano stosunek partii będący obowiązkową wykładnią do oceny poszczególnych osób w historii. Analizując, oczywiście w wielkim skrócie, dorobek sowieckiej historiografii poświęconej problemowi początków II wojny światowej, należy zauważyć, że nie jest ona szczególnie bogata w treści. Historię Polski ujmowano wyłącznie poprzez pryzmat dziejów klasowych i z zastosowaniem ujęć o charakterze agitacyjno-propagandowym, czego przykładem jest chociażby określenie jaśnie pańska Polska, w oryginale panska Polsza, które to określenie następnie uzyskało aprobatę naukową. Co więcej, negowano samo pojęcie państwa polskiego, podkreślając jego sztuczny, awanturniczy, nienaturalny charakter. Tak więc z prac o charakterze propagandowo-politycznym możemy się m.in. dowiedzieć, że tutaj cytat: Polska została utworzona w latach 1918-1920 przez oderwanie siłą ziem należących do Rosji, Niemiec i Austrii, koniec cytatu, kolejny cytat, i że to herelawe państwo powołały do życia Francja, Anglia i USA jako taran skierowany przeciwko Republice Sowieckiej. W sierpniu 1939 roku jaśnie pańska Polska ze skwapliwością lokaja pośpieszyła zrealizować krwawe zamiary swoich władców i zdecydowała się na wojenną awanturę. A więc drugą Rzeczpospolitą ukazywano jako jednego z podżegaczy do wojny. Jednym słowem, Polska to w historiografii sowieckiej to jest kraj awanturniczy, agresywny, który robił wszystko, żeby zniweczyć pokój w Europie. Pomimo pewnego złagodzenia akcentów po 1956 roku i uznania prawa Polaków do własnej państwowości, mówię o prawie obecnym w pracach historycznych, to prawo było obwarowane licznymi zastrzeżeniami, ciągle podkreślano, znowuż cytat, agresywny charakter państwa polskiego, zarzucano mu różne przewinienia i grzechy, między innymi współudział w rozwiązywaniu II wojny światowej. Okres breżniewowskiego zastoju, który trwał do początku gorbaczowowskiej przebudowy, nie wniósł jakichkolwiek istotnych zmian. Można powiedzieć, że aż do początku przebudowy obowiązująca oficjalna interpretacja paktu i jego skutków była oparta w dużym stopniu na wytycznych zawartych w tezach, w broszurze, przepraszam, Fałszerze historii, informacja historyczna. Takie stwierdzenie znalazło się w tezach zatytułowanych Przyczynek do problemu porozumienia z 23 sierpnia 1939 roku, przygotowanych przez sekretarza KC KPZR Aleksandra Jakowlewa, głównego ideologa przebudowy, na posiedzeniu Biura Politycznego w 1989 roku. W grudniu, a dokładnie 26 grudnia 1989 roku, na drugim zjeździe deputowanych ludowych ZSRR potwierdzono istnienie tajnego protokołu do paktu i potępiono go. Tutaj warto zaznaczyć, że dopiero po powtórnym głosowaniu. Lata 90. ubiegłego wieku to czas głębokiego kryzysu gospodarczego i politycznego w Rosji, gdy kwestie propagandy historycznej dla rządzących miały drugorzędne znaczenie. Rosyjska nauka historyczna, mimo fatalnej sytuacji materialnej, przeżywała prawdziwy boom, zarówno pod względem nowych obszarów badawczych, jak i możliwości dostępu do utajnionych przedtem materiałów archiwalnych. Sytuacja zaczęła powoli się zmieniać w pierwszych latach 2000,
a jej kulminacją była 60. rocznica zwycięstwa nad Niemcami, poprzedzona kampanią w mediach, do której włączyli się wysokiej rangi przedstawiciele państwa rosyjskiego. W pewnym skrócie można powiedzieć, że celem tej kampanii było wybielanie ekspansywnej polityki Stalina z lat 1939-1941 i rewizja ocen paktu pomiędzy ZSRR a III Rzeszą. Z kolei 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznicę obchodzono w 2009 roku, korzystając z potężnego wsparcia rozmaitych agentów państwowych i szeroko zakrojonej kampanii medialnej. Jej przebieg omówiłem na łamach wydanej wspólnie z obecnym tutaj profesorem Bogdanem Musiałem w publikacji, która ukazała się w 2012 roku pod tytułem Geneza paktu Hitler-Stalin, fakty i propaganda. Wracając do wspomnianej już broszury Fałszerze historii, warto podkreślić, że historia jej powstania jest i jej treść są kluczem do zrozumienia mechanizmów budowania sowieckiej wizji genezy i początków II wojny światowej, a zwłaszcza jej upowszechniania tej wizji. Powszechnie znane jest zaangażowanie Stalina w pracę nad powstaniem krótkiego kursu historii WKPB, stąd też tytuł referatu, który w pewnym sensie nawiązuje do roli Stalina w kreowaniu wizji historii Związku Sowieckiego, jak również wizji stosunków międzynarodowych. Jak wiemy, Stalin brał też aktywny udział w redagowaniu podręczników akademickich. Jeśli chodzi o broszurę Fałszerze historii, przypomnę w skrócie telegraficznym historię jej powstania. W styczniu 1948 roku Departament Stanu USA opublikował zbiór dokumentów pod tytułem Nazi-Soviet Relations 1939-1941 Documents from the Archives of the German Foreign Office. Publikacja ta zwróciła natychmiast uwagę Stalina, który zlecił ówczesnemu wiceministrowi spraw zagranicznych ZSRR Andrzejowi Wyszyńskiemu napisanie odpowiedzi strony sowieckiej. Już 3 lutego, dosłownie po kilku dniach 1948 roku, Wyszyński przedłożył Stalinowi 3 rozdziały tekstu zatytułowanego Odpowiedź o Szczercem, które to zostały przez Stalina uważnie przeczytane. To jest właśnie pierwsza strona tego opracowania. Tytuł Odpowiedź o Szczercą nawiązuje do słynnego wiersza rosyjskiego poety Puszkina, który w momencie wybuchu powstania listopadowego w trakcie walk napisał gniewną odpowiedź. Chodziło o reakcję deputowanych do parlamentu francuskiego, które wystąpiły właśnie z inicjatywą, aby wesprzeć Polaków w tej walce. I Puszkin wówczas napisał, że no mniej więcej streszczając ten wiersz, że Zachód nie powinien się mieszać do spraw lokalnych, że to jest spór między Słowianami i proszę nas zostawić. Więc sam tytuł tej broszury też w pewnym sensie nawiązuje do tego dzieła Puszkina pod tytułem O Szczercą Rosji. Tak więc Józef Stalin osobiście poprawił tytuł tej pracy na Fałszerze historii, co widać tutaj u góry. Mało tego, Stalin osobiście napisał kilkanaście stron tekstu od początku do końca w poszczególnych miejscach. Poprawiał pewne fragmenty, tutaj widzimy, to jest redakcja Stalina, prawda, jego korekta, lub zdania. Na końcu tu jest fragment, który całkowicie został napisany przez Stalina i to jest fragment, który omawia sytuację w sierpniu 1939 roku, cały ten okres 1939-1941. U góry widzimy nawet tutaj adnotację, redakcja Józefa Stalina. Na końcu wódz skromnie się podpisał, sowieckie biuro informacyjne i tutaj u góry, to znaczy po środku widzimy informację, że ciąg dalszy nastąpi. Ta informacja została opublikowana w Prawdzie, oczywiście bez autora, tak, jako komunikat sowieckiego biura informacyjnego. Natomiast co jest najbardziej istotne, to że
Sam przebieg akcji upowszechniania stalinowskiej wizji historii stosunków międzynarodowych i genezy i początków II wojny światowej. Otóż ta broszura została przetłumaczona na kilkanaście języków. Oprócz krajów z tak zwanego obozu demokratycznego, gdzie nakłady broszury liczono w milionach, na przykład w Czechosłowacji opublikowano ponad milion egzemplarzy, przedruki opublikowano w kilkuset tysięcznych nakładach we Francji, ponad 800 tysięcy, w mniejszych ilościach w USA i w Anglii. Oryginalny tytuł, to jest właśnie pierwsza strona tego maszynopisu zatwierdzona przez Stalina, a to jest broszura przetłumaczona na angielski. Ona ukazała się pod tytułem Falsificators of History and Historical Note. Fałszerze historii ukazały się również w Norwegii, Danii, Kanadzie, Turcji, Wenezueli, Kolumbii, we Włoszech, Meksyku, Australii, Szwajcarii, Indiach, Szwecji, Argentynie, Urugwaju i innych krajach, gdzie ZSRR posiadał jakiekolwiek przedstawicielstwa dyplomatyczne. Tłumaczenie pełnego tekstu na język polski ukazało się już w marcu 1948 roku nakładem moskiewskiego wydawnictwa literatury w językach obcych. Józef Stalin osobiście, według własnej interpretacji, opisał historię powstania sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji. Jest to o tyle ważne, że jego argumentacja dotychczas cieszy się ogromną popularnością wśród polityków i części historyków rosyjskich, którzy powtarzają tezy Stalina nieomal w całości. Ostatnie tendencje zachodzące w historiografii, a może trafnie byłoby powiedzieć rosyjskiej publicystyce i propagandzie historycznej, na które wpływ mają bieżące uwarunkowania polityczne, wskazują na jeden bardzo ważny kierunek. Powrót do nowej, starej wersji historii genezy II wojny światowej, nakreślonej osobiście przez Stalina. Nie twierdzę bynajmniej, że dotyczy to całego środowiska rosyjskich historyków. Byłoby to daleko idącym uproszczeniem. Natomiast pewne środowiska przywracają i modernizują dawne stalinowskie tezy historyczne. Broszura Stalina została już co najmniej dwukrotnie wydana w wydawnictwie, tutaj proszę zwrócić uwagę, w wydawnictwie, które również opublikowało pracę pod tytułem, tu po prawej stronie, Niemcy w Katyniu, dokumenty o rozstrzelaniu polskich jeńców i tutaj uwaga, jesienią 1941 roku. To jest właśnie praca, która oparta jest na materiałach komisji Burdenki, fałszującej, która, jak wiadomo, Sowieci przeprowadzili swoje własne dochodzenie, które miało udowodnić, że tak naprawdę polscy oficerowie zostali zamordowani przez Niemców na jesieni 1941 roku. Także fałszerzy historii, prawda i kłamstwa o Wielkiej Wojnie ukazało się już co najmniej kilkakrotnie na rynku rosyjskim. I można byłoby tutaj w tej chwili powiedzieć, że jeśli postaram się jakoś streścić, prawda, te tezy, które dotyczą początków genezy II wojny światowej i paktu Ribbentrop-Mołotow. Otóż tezy te w linii prostej wywodzą się z prac Stalina, w szczególności z broszury Fałszerze historii. I są na dobrą sprawę, to jest przywracanie starej sowieckiej koncepcji początków II wojny światowej. Otóż te tezy można streścić w kilku punktach. Po pierwsze, zgodnie z sowiecką koncepcją i ta koncepcja jest w pewnym sensie modernizowana i przyjmowana przez część środowiska historycznego rosyjskiego. Otóż Polska wcale nie była ofiarą porozumienia zawartego między Stalinem a Hitlerem i ponosi odpowiedzialność za rozpętanie II wojny światowej. Drugie. Moskwa konsekwentnie dążyła do zbudowania wspólnego frontu walki z faszyzmem, tutaj cytat, z kolei Warszawa, kolejny cytat, popierała nazistowską agresję. Wśród korzyści płynących z paktu, to jest już trzeci argument, najczęściej wymienia się zyskanie na czasie, gdy w 1941 roku, tutaj cytat, wojska niemieckie walcząc musiały przemierzać setki kilometrów na zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainie. Argument ten najczęściej powtarzany jest w wielu pracach historiografii sowieckiej i postsowieckiej. Co ciekawe, i tutaj przychodzę do kolejnego wątku. W wypowiedziach czołowych rosyjskich polityków, którzy mają
no, decydujący wpływ na kształtowanie się państwowej polityki historycznej, możemy również zaobserwować istotne zmiany w ocenie paktu. 31 sierpnia 2009 roku w liście Władimira Putina do Polaków pod tytułem Karty historii, powód do wzajemnych pretensji czy podstawa pojednania i partnerstwa, opublikowanym przez Gazetę Wyborczą, ówczesny premier Rosji stwierdził, tutaj cytat, układ zawarty w sierpniu 1939 roku bez żadnych wątpliwości można z pełnym uzasadnieniem potępić. 5 lat później, bo już 5 listopada 2014 roku, podczas spotkania z historykami z Rosyjskiej Akademii Nauk oraz wykładowcami historii z wiodących rosyjskich ośrodków uniwersyteckich, prezydent Putin zupełnie inaczej oceniał wydarzenia z 23 sierpnia 1939 roku. I tutaj krótki fragment tego spotkania. Za chwilę streszczę to. To jest oczywiście w oryginale po rosyjsku. Ile, na przykład, все до сих пор спорят по поводу пакта Молотова-Риббентропа и обвиняют там Советский Союз в том, что он разделил Польшу. А сама Польша что сделала, когда немцы вошли в Чехословакию? Собрала часть Чехословакии. Так она сама это сделала. А потом получила ответную шайбу. То же самое произошло. То есть я сейчас никого вообще не хочу обвинять здесь, но серьезные исследования должны показать, что вот таковы были методы тогда внешней политики. Вот Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Говорит, ах, как плохо. А что здесь плохого, если Советский Союз не хотел воевать? Что же здесь плохого-то? No właśnie, pozwolę sobie streścić słowa prezydenta, wypowiedź prezydenta Putina. Dotychczas toczą się spory w sprawie oceny paktu Ribbentrop-Mołotow. Wysuwane są oskarżenia, że Związek Sowiecki dokonał rozbioru Polski. A co właściwie zrobiła Polska, gdy Niemcy wkroczyli do Czechosłowacji? Zagarnęło część terytorium Czechosłowacji. Przecież zrobiło to z własnej woli. A potem krążek został wybity na przeciwną stronę pola i to samo stało się z Polską. Nie chcę nikogo obwiniać, ale poważne badania naukowe powinny udowodnić, że takie były wówczas zasady prowadzenia polityki zagranicznej. ZSRR podpisał pakt o nieagresji z Niemcami. Mówią, oj niedobrze. A co w tym złego, jeśli Związek Sowiecki nie chciał walczyć? Co w tym złego? Koniec cytatu. W przeddzień 80. rocznicy paktu rosyjskie władze podjęły działania przygotowujące rosyjskiego odbiorcę do, tutaj znowuż cytat, do fali oszczerstw na Zachodzie. Te oszczerstwa mają dotyczyć oceny sprzed 80 lat. Na początku lipca 2019 roku w publicznej stacji telewizyjnej Rosja 1, której odbiorcami są ponad 100 milionów osób w Rosji i poza granicami kraju, w głównym programie informacyjnym Wiesti, nadawanym o 20.00, czyli w prime time, wyemitowano reportaż pod tytułem Jak teraz na Zachodzie postrzegają wydarzenia z sierpnia 1939 roku i na czym polega niebezpieczeństwo w toczącej się przeciwko Rosji wojnie informacyjnej. Głównym bohaterem tego reportażu jest rosyjski polityk Siergiej Iwanow, który swoją karierę zawodową rozpoczynał w KGB, następnie kontynuował w służbie wywiadu zagranicznego, zajmował stanowiska szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa, ministra obrony, wicepremiera. No, nie sposób wymienić wszystkich stanowisk, które piastował pan Iwanow. Tutaj w tym materiale Siergiej Iwanow będzie zabierał głos jako przewodniczący Rady Powierniczej Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego. Jest to jeden z reportaży, które ostatnio, w ciągu ostatnich kilku tygodni ukazały się w kilku stacjach telewizyjnych rosyjskich. Również proponuję, aby się zapoznać z tym materiałem i potem streszczę w kilku zdaniach treść tego materiału. My jeszcze wrócimy.
Волна фальсификации, откровенных попыток исказить историю. Такой сценарий развития событий возможен в канун 80-й годовщины со дня начала Второй мировой войны. Об этом сегодня заявил Сергей Иванов, председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества. Как видят сегодня на Западе события августа 1939 года? И в чем опасность развязанной против России информационной войны? Ответы у нашего обозревателя Ильи Канавина. По мере приближения к 1 сентября будет очень много фальсификаций, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз. Ну, немножечко Гитлер, конечно, но это уже полная, конечно, чушь, наглость. Кто хоть чуточку знает европейскую историю, знает, что ко Второй мировой готовились все, едва закончилась Первая мировая. Утверждать обратное значит цинично лгать. Гитлеру потакали открыто и тайно. Политика умиротворения – это давать агрессору то, что он хочет, чтобы он воевал не с нами, с кем-то другим. С кем? Гитлеру отдали Австрию, потом Чехословакию. Мюнхенский сговор в 1938. До этого Советский Союз неоднократно предлагал оказать военную помощь Чехословакии. Для этого нужна была пропуск вооруженных формирований Советского Союза через территорию Польши. Польша категорически отказалась. Англия и Франция не просто не выполнили своих союзнических обязательств перед Чехословакией. Ее отдали нацистской Германии. Варшава получила то, что хотела себе. Кусок разорванной уже Чехословакии, Тишинскую область. Польша стала первой кровавой жертвой Второй мировой. Это в 1939-м. А в 1934-м первым государством, заключившим с Германией договор о ненападении, в котором было свое секретное дополнение. И среди прочих пунктов Польша обязалась беспрепятственно пропускать немецкие войска по своей территории. В какую сторону? В 1935-м Гитлер открыто начинает создание вермахта. Великобритания и Франция в ответ на это ограничились дипломатическими нотами протеста. Ну, я сам 15 лет в МИДе проработал, понимаю, что такое дипломатическая нота протеста. СССР годами упорно старался создать с Францией и Англией что-то вроде «Антанты-2», полноценный союз. И Франция, и Англия годами упорно имитировали переговоры, присылая на них второстепенных людей без полномочий. Наши военные спрашивали, где Красной армии надо сосредоточиться, чтобы встретить немцев? Прямо так вот задавали прямой вопрос. Англичане и французы отвечали: «Стойте там, где стоите». А это значит, в 40 километрах от Минска. Вот так проходила советско-польская граница до 1939 года. В Белоруссии именно эти границы считают польской оккупацией. А вот эти – возвращением отторгнутых территорий. К моменту вхождения Красной армии польское государство фактически перестало существовать. А уже в 1941-м Великобритания станет союзником Советского Союза. Гитлер стоял под Москвой и бомбил Лондон. А до высадки в Нормандии будут еще 3 года. Будут Курск, Сталинград, форсирование Днепра и операция «Багратион». Илья Канавин, Константин Морозов, Максим Щепилов. Вести. A więc, szanowni państwo, w wielkim skrócie, z reportażu, z tego materiału dowiadujemy się, że do kolejnej wojny szykowały się wszystkie państwa w regionie, również Polska, która w 1934 roku podpisała pakt o nieagresji z Niemcami, który, uwaga, zawierał tajny protokół i w tym rzekomo tajnym protokole, o którego istnieniu nikt oprócz sowieckich służb specjalnych, które właściwie mówiąc spreparowały ten dokument, następnie opublikowały we Francji, Szwajcarii, w prasie. Z tego wynikałoby, że podpisanie przez Związek Sowiecki w 1939 roku paktu z Niemcami było rzeczą zupełnie normalną, wręcz oczywistą. Skoro Polska podpisała taki pakt w 1934 roku, to dlaczego Związek Sowiecki nie może podpisać tego paktu 5 lat później? Co więcej, hasła, slogany propagandowe na temat tego, że państwo polskie przestało istnieć, to są hasła, które są zapożyczone, to są cytaty z dzieł, z pracy Stalina. Więc jeśli chodzi o odbiorcę rosyjskiego, to wydaje mi się, że jednym z celów tego przekazu jest udowodnienie, oswojenie go z myślą, że pakt, który został podpisany w
в sierpniu, 23 sierpnia 1939 roku, był rzeczą zupełnie normalną. Tak jak oświadczył prezydent Putin, takie były zasady prowadzenia polityki zagranicznej w 1939 roku. Szanowni Państwo, przedstawiony powyżej pobieżny, podkreślam, bardzo pobieżny zarys tez obecnych w sowieckiej historiografii i oficjalnym przekazie, to są rzeczy bardzo świeże, nowe, tak? To są tezy, które są wygłaszane w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jak wspomniałem, próby rehabilitacji paktu były podejmowane też wcześniej, ale właśnie w tym roku, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no widzimy z jaką stanowczością, jak zaciekle próbują tego paktu bronić, próbują go zrehabilitować wysokiej rangi przedstawiciele państwa rosyjskiego. O tym zresztą też pisali zachodni dziennikarze, między innymi w prasie niemieckiej były artykuły na temat bieżących wydarzeń w ocenie paktu Ribbentrop-Mołotow. Także ten wybór, który Państwu zaprezentowałem, jest wyborem oczywiście subiektywnym, który nie aspiruje do całościowego omówienia problemu. Chciałem tylko pokazać, jak duży wpływ na oceny i sądy mają tak zwane czynniki polityczne i jak pod ich wpływem przywraca się dawne tezy stalinowskie. Wykracza to poza obszar normalnej debaty historycznej, a próby rehabilitacji paktu przez elity rządzące nie mogą nie wywoływać zrozumiałego niepokoju. Możemy też, już zakończenie, możemy też obecnie stwierdzić, że Stalin nie tylko wrócił do przestrzeni publicznej w Rosji, ale z roku na rok zbiera coraz większe poparcie, a jego działania spotykają się z coraz większą aprobatą. I sądzę, że to może być ciekawy temat dla kolejnej debaty. Dziękuję za uwagę.